Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Farel i zapraszam na kolejny odcinek z gry Last Day on Earth Survival. Jak wiecie, mamy aktualizację 1.7.3, w której w końcu dodali Mulantaska. Wiele pytań dostaję w wiadomości prywatnych, jak i na grupie. Jak zdobyć na przykład zieloną zupę? Po pierwsze, to nie jest zielona zupa w zadaniu Mulantask, tylko zielona herbata. Oczywiście wszelkich informacji dotyczących tych zadań możecie zaczerpnąć z kartki, którą dostaliście po przyciśnięciu przycisku Use. Mamy oczywiście trzy zadania, które musimy wykonać. Jak widzicie, mi brakuje tylko 10 sztuk ryżu, aby ukończyć zadanie, a przy okazji dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć pozostałe rzeczy. Zapraszam do oglądania! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Okej, moi drodzy, jak widzicie, ja już wykonałem pierwsze zadanie u Mulan i dostałem takie właśnie fajne Warrior Bootsy. Naprawdę one fajnie wyglądają, poniekąd powinny być moim zdaniem troszeczkę wyższe, bo są tylko takie do kostki, a tak naprawdę na obrazku są aż prawie po kolano. Czy ja się mylę? No, tak akurat to wygląda. Szkoda. Dodatkowo zdobyłem taki Red Tortoise Cake. Po prostu regeneruje nam tak samo życie, więc sobie zjedzmy. Mamy 52 na jedzenia i 54 oczka wody. Zjedzmy, no, 30 na jedzenia i tam 5 wody tylko. Szkoda. Dodatkowo mam taką fajną pałeczkę Candy Fruit. Są to cukierki na patyku, tak jakby, owocowe. No jeżeli to zjemy, dostajemy Ability Speed Down to Enemy for 20 minut, czyli jednostki będą wolniejsze, przez 20 minut będą wolniej nas atakowały. Dodatkowo taką nowością jest Lotus Root. Kiedy go zjemy, nasz X będzie zwiększony o 2 razy przez 20 minut. Też bardzo ciekawa opcja. Jak widzicie, mam FN Skara, nową broń, bardzo fajna na Mulantaska. Zaraz Wam zaprezentuję, o co mi dokładnie chodzi. Ale w międzyczasie nie mamy paliwa. Gdzie było paliwo? Przypadkiem w aucie nie zostało troszeczkę paliwka? Nie, w aucie nie mamy paliwka, ale mamy za to nasze mordeczko Baked Beansy. Dobra, to teraz się udajmy może jeszcze tutaj do naszego Acid Bath. Czy my tutaj mamy? Też również tutaj nie mamy. Okej, to zróbmy tak. Transport, gasoline, kupmy może sobie za 75 kupimy. Na razie za 75 golda kupimy sobie gasoline. Tak by the way, czemu nie mam słuchawek na uszach? Nic nie słyszę, a świruje pawiana. Dobra, gasoline mamy w inwentory. Teraz możemy sobie śmiało przerzucić, kurczę, dalej brakuje mi miejsca. Przerzucić gasolin do... O, take. Pięknie. Teraz wsadźmy sobie gasolin do motorku, zatankujmy maszynę. No i weźmy ze sobą z powrotem naszą modyfikowaną M4. Pojedziemy teraz, mordeczki, do bunkru. I musimy otworzyć skrzynki z etykiety. Jak widzicie, event już u mnie trwa około 4 dni. Nie wiem, co będzie, kiedy ten event zniknie. Zostało mi 2 dni i 6 godzin. Mam nadzieję, że uda mi się wykonać wszystkie zadania, ponieważ jestem mega ciekawy, co po tych zadaniach dostaniemy. Jak wiadomo, na beta teście tej takiej zhakowanej wersji, co miałem dostęp do niej prędzej, zanim ten Mulantask się cały pojawił, widziałem na internecie, że jeżeli gościu zabił z granatnika tego konia, który się tam znajduje, wypadało z niego ostatnia część do ATV. Czyli ta jakby skrzynia biegów, ATV Transmission. Czyli powiem Wam, że to jest bardzo ciekawa rzecz, którą chciałbym też przetestować między innymi, ale nie mam na chwilę obecną granatnika. Jak wiemy, granatnika straciłem, kiedy zmarłem w bunkrze alfa. Okej, czy to było na strefie, czy w bunkrze alfa? Nie pamiętam dokładnie. Weźmy sobie jeszcze fasolki. Super, apteczki, paliwo. Dobra, na razie to niech sobie tutaj leży, lecimy dalej. Żółta skrzynka. Mam nadzieję, że coś ciekawego spadnie. Okej. MK Shotgun. No i paliwo. No to tyle z tego. No i teraz czerwona skrzynka, która jeszcze nam została do otwarcia. 37 na 30. Spoko. Dzisiaj na live zrobimy sobie bunkier alfa. Otwórzmy i co mamy?
No, to ewentualnie możemy sobie zmienić. No i emeczka może być modyfikowana. Także od razu się przejdźmy do modyfikowania, do stołu z modyfikowanymi broniami, gdzie możemy modyfikować bronię. O, może w ten sposób. I jak widzimy, brakuje mi... Aha! Czyli tak nie naprawimy, ponieważ nie mam gun oila. Szkoda, ale w ten czas sobie wrzucimy jeszcze sztabki metalu. No i możemy wyruszyć robić mulantaska. Zapomniałem, że muszę jeszcze iść na jakąś strefę i narąbać drzewa, ponieważ muszę przepalić ten ryż w jakiś tam sposób. Jeszcze pewnej rzeczy nie przetestowałem. Jestem mega ciekawy, ponieważ ze sobą wziąłem... Iron Hatchet ze sobą wziąłem i mordeczko. Chciałem zobaczyć, czy mogę zrąbać te drzewa, które się znajdują właśnie na tej strefie u Mulan. Dobra, jesteśmy na miejscu. Sprawdźmy, czy da radę to zrobić. Can't cute be down. Szkoda. Tutaj też nie możemy. Okej, okay, skoro nie możemy wykonać takich zadań, sprawdźmy. Jak widzicie, w pierwszym zdaniu musiałem zasadzić ryż. Gdzie zasadzić ryż? Przeanalizujmy sobie wszystkie zadanka. Właśnie na tym polu musimy zasadzić normalne nasionka od karotki. Tylko po prostu akurat na tym miejscu rośnie w tym momencie ryż. Skąd wziąć takie nasiona? Wiadomo, idziemy na strefę, zrywamy trawę i wypada nam nasionko. Ok, pierwsze zadanie mamy z głowy. I tu wystarczy posadzić, podejść do Mulan i mamy zadanie z głowy. Kolejnym zadaniem jest tutaj zrobienie aż 10 zupek. 10 zupek musimy zrobić. Jedna zupka gotuje się około 15 minut, także no, troszeczkę czasu nam to zajmie. Ale się nie martwmy, lecimy dalej. Jeżeli nie damy rady wykonać mulantaska, możemy zawsze podejść i uderzyć tutaj w gong. W ten właśnie tutaj gong, tylko że na chwilę obecną ja już te zadanie wykonałem, ono mi się zresetuje gdzieś za godzinkę, dwie dopiero i wtedy Mulan tutaj sobie wychodzi. Ja radzę wziąć bardzo dobrą broń, jak największym atakiem. Ja używałem Scara i cały czas stać w miejscu i spamować z broni. Wtedy te zombiaki, które do nas przybiegają, dostają momentalnie kulkę i po prostu wygrywamy. Lecimy dalej. To już mamy obgadaną drugą sprawę dotyczących questów. W tym miejscu najczęściej zadawane pytanie, skąd wziąć zupkę? To nie jest zupka, tak jak już prędzej wspominałem, jest to zielona herbata. Tą zieloną herbatę możemy pozyskać chodząc po strefach żółtej i czerwonej, otwierając skrzynki. Ja za chwilę się udam na tą strefę i pokażę Wam, jak to wydropić. W kolejnym zadaniu jest przyniesienie dla tego konika 5 marchewek, także to jest też banalnie proste. Idziemy na strefę, zrywamy trawę, zdobywamy nasionka, no i sadzimy u siebie na polu i mamy marchewkę. Proste, proste. Wtedy możemy podejść i tutaj otworzyć skrzynkę z nagrodami, jeżeli wykonamy wszystkie zadania. Kolejnym zadaniem, które jest dla mnie mega ciekawe, jest co kryje się za tymi drzwiami. Jeszcze do tego momentu nie doszedłem. Kolejne zadanie, które nas czeka, jest właśnie w tym miejscu, gdzie musimy nakarmić karpie koi. Są to, wiadomo, święte chyba tam w Japonii karpie, bardzo popularne. No i tu po prostu musimy przynieść im chyba nasiona, zwykłe nasiona rzucić i one dzięki temu się zapali taki dzwoneczek i będzie wszyscy będą razem zadowoleni. No i te karpie będą syte. Już mamy w tym momencie zadanie wykonane. Mam nadzieję, że w jakiś sposób rozwiałem Wasze wszelkie wątpliwości dotyczące tych zadań, że jakoś to uprościłem. Dodatkowo jeszcze jakiś odcineczek z pewnością się pojawi. Teraz uderzmy na jakąś strefę, może na strefę czerwoną. Dobra, zajechaliśmy na strefę, mordeczki. No i od razu ja uderzam. Dobra, pierwszy Toxic Splitter. Aj, zapomniałem się wykąpać. Dobra, trudno. Ja pierniczę, The Big One na czerwonej. No to niestety tą strefę musimy opuścić. Idziemy na strefę żółtą. Dobra, wariacie, jesteśmy na strefie żółtej. Zapomniałem, że The Big One występuje na czerwonej. Pamiętajcie, żeby się mieć tutaj naprawdę na baczności, ponieważ bardzo łatwo jest wyhaczyć Heda z Vintoreza, a to wtedy jest naprawdę nieprzyjemne. Ok, pierwsza skrzynka. Ach, jeszcze zombiaki lecą. Sprawdźmy, co tutaj będzie.
No jak widzicie, pierwsza zupka ładnie wypada. Jeszcze dodatkowo brakuje nam tylko trzech. Ale ja i tak już mam te zadanie wykonane, więc sobie nazbieram na przyszłość. A przy okazji pokażę wam, gdzie je zdobyć, bo to jest najbardziej i najczęściej zadawane pytanie. Dziękuję, kolejna. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, messieurs. Jeżeli spadnie tu trzecia, to robię daba. To robimy daba normalnie. Powiem wam, że ja musiałem przeeksplorować chyba na live 4 strefy, o jak widać nie ma, żeby dropnąć te zupki. Dlatego polecam jak najbardziej udawać się na strefę żółtą. Tutaj mamy jeszcze kilka zombiaczków i tutaj jest chyba ostatnia skrzynka. Tak jest. To sobie szybko, ładnie podhaczymy. Dobra, gruby nie zdążył uderzyć. No i sprawdźmy, co tutaj będzie. Przerzucę sobie M-kę. To zmodyfikujemy później w bunkrze. No niestety się nie udało, ale możemy sobie zjeść. Okej, to teraz udajemy się. Po co my się udajemy teraz? Aha! Zanim się udamy z powrotem, bym zapomniał. Przecież musimy narąbać drzewa, mordo. Mordo, trzeba narąbać drzewa. Usuńmy sobie może ten ryż, bo naprawdę on mi się nie przyda. Tam potrzebuję chyba około 20 kłód, także no, troszeczkę to czasu zajmie. Jedna zupka za końsy to jest chyba 15 końsów, jedna zupka. Zobaczymy. Patrz, jeszcze licz przybieg. Może jakieś drzewo będzie miał? Pięknie. Nie, to moje drzewo. Dobra, oddawaj. Jedna zupka, 15 końsów, żeby przyspieszyć. No nie wiem, czy mi się uda. Czy będę miał tyle po prostu końsów? Tak bym sobie to szybciej na odcinku przyspieszył, a w przyszłości już będę na pewno bardziej przygotowany do odcinka. Dzisiaj jestem tak troszeczkę z biegu, ale mam nadzieję, że i tak będzie wam się podobało. Jeżeli lubicie takie odcinki stricte questowe, jak co wykonać, oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Farel będzie mega zadowolony. Piąteczkę przybijcie, rozumiecie, o co chodzi. I wracamy teraz do Mulan i trzeba będzie ugotować troszeczkę ryżu. Okej, jesteśmy na miejscu. Lecimy szybko ugotować ryż. Dobra, jest tutaj campfire. No i jak widzimy, mam 136, tak? Dobra, skipujemy. Raz, dwa. Ile? Ile to zjadło ryżu? Przepraszam bardzo. 10 ryżu, 1 bowl of rice? Czyli potrzebujemy nasadzić aż 100 ryżu. Dobra mordy, ja robię tutaj jakoś takoś cięcie i widzimy się, jak wykonam tego questa. Dobra moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że już mi tutaj się wszyściutko przepaliło. Sprawdźmy. Yeah! Bo akurat drzewko sobie jeszcze doniosłem. Mamy 10 miseczek ryżu. Super! Zadanie oczywiście jest wykonane. Jestem mega zadowolony. Troszeczkę czasu to zajęło. I możemy otworzyć kolejną skrzynkę. Jestem mega ciekaw, co będzie w tej skrzynce, ponieważ tego zadania jeszcze nie wykonałem. Uwaga! Tutaj. I co my tutaj mamy? No, 3 bronie. W miarę. Bak paliwa. Spoko. 3 apteczki. Ten właśnie czosnek, który nam zwiększy expa. I sprawdźmy teraz. Aha, te zadanie już jest bezwartościowe. No dobra, to mogę sobie jeszcze zawinąć, później sobie wrócę i wykonamy kolejne zadania. Także moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Ja jeszcze zobaczę tylko, czy mogę uderzyć w gong. Nie, niestety nie mogę uderzyć w gong. Mam nadzieję, że dobijemy z 500 łapek. Wbijajcie na grupę Last Day on Earth Pomoc. Tam odpowiadam na wasze pytania. Trzymajcie się. Yo!